chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób można wykorzystać dużą piłkę gimnastyczną do stretchingu. Zaczynamy od wdechu. Wdech nosem. I wydech usta. Jeszcze raz wdech. I wydech. Ostatni raz wdech nosem. I wydech. Kładziemy się na piłce. Tyłem. Piłka pod odcinkiem lędźwiowym. Chciałabym, abyście spróbowali położyć ręce z tyłu i rozluźnili mięśnie grzbietu, mięśnie brzucha. Rozciąga się cały przód. I leżymy w tej pozycji, próbując swobodnie oddychać. Wdech nosem i wydech ustami. Jeszcze raz wdech nosem i wydech ustami. Podnosimy głowę, przechodzimy do przodu, aby nie przeciążać kręgosłupa. Do siadu i wstajemy. To samo ćwiczenie wykonamy w pozycji leżenia przodu. Kładziemy się na piłce, piłka znajduje się pod brzuchem. I bardzo ważne w trakcie tego ćwiczenia to to, aby rozluźnić mięśnie grzbietu. Z każdym oddechem chciałabym, żebyście czuli, jak puszczają Wasze mięśnie grzbietu, jak się rozluźniają. Robimy takie minimalne przesunięcia z przodu do tyłu, przód, tył, przód, tył. Bardzo ważne, puśćcie luźno mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu. Przesuwając piłkę, chciałabym, abyście odczuwali, jak rozciągają się Wasze mięśnie. Jak puszczają kręgosłup. Ciężar ciała jest na rękach i na stopach. Wdech nosem i z wydechem rozluźnijcie jeszcze bardziej mięśnie. Jeszcze raz wdech nosem i z wydechem do tyłu. Łapiemy piłkę w dłonie, przesuwamy ją do przodu i rozciągamy plecy, rozciągamy przód, rozciągamy kartę piersiową. Bardzo bym chciała, abyście próbowali, aby Wasze kolana były zgięte 90 stopni. Wychodzimy mocno do przodu, rozciągamy mocno ręce, przód i powrót. I jeszcze raz to samo. Do przodu, głowa luźno wisi i rozciągamy. Trzymamy i powrót. Jeszcze trzy razy. Wychodzimy do przodu, rozciągnijcie ręce, rozciągamy klatkę piersiową. I powrót. Jeszcze. Hop, wyjście, wygnijcie się w kręgosłupie. I hop, ostatni, siadamy i idziemy do ukłonu japońskiego, do góry i jeszcze raz siadamy. Trzymajcie złączone stopy, pośladki kładziemy napięte, głowa luźno wisi. Jeszcze raz przód, z wdechem i do tyłu, wdech. Ostatni wdech, wydech. Rozciągniemy tył uda. Kładziemy piłkę z przodu. Opieramy piętę o piłkę. Wyginamy kręgosłup, prostujemy go. Stopa na siebie. Chciałabym, abyście spróbowali położyć dłonie blisko do stopy. Szyk.
kostce przypięcie, gdzie Wam się uda. Jeśli nie dajecie rady w ten sposób, możecie również położyć ręce na udzie, na kolanie. Wychodzimy do przodu i rozciągamy. Bardzo ważne w trakcie tego ćwiczenia to ułożenie. Kręgosłup ma być wygięty, my się nie pochylamy. Cały czas ćwiczycie, to chcę Wam pokazać. Nie pochylamy się na tą nogę w ten sposób, że się garbimy. Nigdy nie dążymy z czołem do kolana. Zawsze staramy się wyprostować plecy, ściągnąć łopatki i pochylić brzuch do uda. Nigdy nie czoło do kolana. Ostatnie 3, 2, 1. Prostujemy się, zmieniamy nogę. To samo ćwiczenie na drugą stronę. Pracuje druga noga. Kładziemy piętę na piłce. Stopy są równolegle względem siebie i lecimy do przodu, hop, mocno rozciąga się cały tył, jak wygniecie miednicę, ułożycie ją w przodopochyleniu, wygniecie pośladki, poczujecie ogromne rozciąganie hamstringów, cały tył nogi się rozciąga, stopa na siebie, plecy wyprostowane, łopatki są ściągnięte, macie czuć, że boli Was cała noga. Pamiętajcie, nigdy nie czoło do kolana. Zawsze otwieramy klatkę piersiową i dążymy do tego, żeby brzuch pochylił się na udzie. Bardzo ważne, rozciągamy się izometrycznie. Wchodzimy do pozycji i już z niej nie wychodzimy. Nie robimy tutaj pulsacji. Chciałabym, żebyście robili wdech nosem i z wydechem pogłębiali jeszcze rozciągnięcie, ale nie dociągamy, nie robimy pulsacji w ten sposób. Ok, wracamy. Rozciągniemy sobie teraz tył uda. Stopa idzie na piłkę. Odchylamy się do tyłu. Noga do tyłu. Chciałabym, żebyście poczuli, jak rozciąga się przód uda i jak rozciąga się cała pachwina. Zejdźcie nisko. Zobaczcie, moje kolano jest oparte o piłkę, schodzę nisko i czuję, jak intensywnie rozciąga się przód uda i bardzo ważna tutaj pachwina, ta noga ma być cofnięta do tyłu, to nie jest rozciąganie w ten sposób, że noga jest blisko, cały czas trzymajcie pozycję, pokażę Wam z boku, to nie jest rozciąganie, że noga jest tutaj blisko, to jest rozciąganie, gdzie noga jest cofnięta do tyłu, zobaczcie, jestem wygięta, noga jest cofnięta do tyłu, rozciąga się pachwina, rozciąga się przód uda i trzymamy, jeszcze 5, 4, 3, mocno, 2, 1, wracamy, to samo druga strona, noga na piłkę i wychodzimy, daleko, 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 zegnijcie, dociągnijcie, ale udo jest cofnięte. Biodra są wypchnięte do przodu. Jesteśmy w wyprostowaniu, łopatki ściągnięte, klatka piersiowa jest otwarta. I rozciągamy. Starajcie się trzymać kolano nad kostką, abyśmy jeszcze nie przeciążali nogi, na której stoimy. Mocna, intensywna praca. Macie koniecznie czuć pachwinę. Jeśli nie czujecie, cofnijcie jeszcze nogę do tyłu. Mocno. I jeszcze trzymamy. Trzymamy. Cały czas brzuch napięty, pępek jest przyklejony do kręgosłupa, łopatki są ściągnięte mocno do tyłu i 5, 4, swobodnie oddychajcie, wdech nosem i wydech ustami, 3, 2, 1, powrót. Bardzo fajny sposób, aby rozciągnąć łódkę, to po prostu oprzeć ją o piłkę. Bardzo ważne, wypinamy pośladki, przenosimy ciężar ciała na piłkę, pośladki, zobaczcie, że są wypięte, ja się wyginam do dołu, znowu rozciągam tylną część mięśni grzbietu, rozciągam całą tylną część nogi, tu, napinamy, trzymamy, trzymamy cały czas. Pośladek, tutaj dół, wszystko się rozciąga. Jeszcze mocno wyjdźcie do dołu. Tu wychodzimy. W momencie, kiedy wyjdziecie z brzuchem do dołu,
to poczucie mocno rozciągane. To samo druga strona, zobaczcie. To ćwiczenie wykonywane w ten sposób, że jeśli gardnie, w ogóle nie aktywuje mięśni. Robię wdech i z wydechem wypinam pośladki. Schodzę do dołu. Tak jak mówiłam, rozciągnijcie dolną część kręgosłupa, tylko z możliwe wejść do dołu. Nie tyle rozciągnąć, co bardziej ściągnąć te mięśnie. Dół, rzeczywiście dolna część, tutaj kość krzyżowa, tam się wszystko rozciąga. Rozciąga się również układ nerwowy. Ale tu schodzimy do dołu, wypinamy pośladki do tyłu i mocno trzymamy. Macie czuć, jak intensywnie się wszystko rozciąga. Tu nic się nie dzieje, ale tu jest ogromna praca. Łydka, pod kolana, tył uda, pośladek. Jeszcze trzymamy. 5, 4, schodźcie do dołu, mocno, mocno, mocno. 3, proste plecy, 2, 1, przerwa. Jesteśmy w wykroku, kładziemy dłoń przodem na piłce i schodząc do dołu, wypychamy piłkę do boku. Rozciągamy bark, rozciągamy obręcz, trzymamy pozycję. Oczywiście brzuch jest napięty, plecy są wyprostowane, nie gapimy się. Wychodzimy i trzymamy mocno. Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nie zabierajcie głowy do góry, bo przeciążycie szyję. 4, 3, 2, 1. Wracamy do centrum. To samo na drugą stronę. Przeciwna noga, ta, która jest dalej od piłki. Ręka, dłonią skierowana do góry. I wychodzimy do przodu. Schodzimy z klatką piersiową do dołu. Cała tutaj część obręczy nam się rozciąga. I trzymamy. 10. 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wracamy. Teraz siadamy na piłce. Siadamy na piłce. Bardzo ważne to, aby pośladki były do tyłu. Żeby ułożyć dobrze miednicę w tyłopochyleniu, można po prostu wyciągnąć jeden mięsień pośladkowy, drugi mięsień pośladkowy. Siedzimy na piłce, brzuch jest napięty, jest pępek przyklejony do kręgosłupa, łopatki są ściągnięte, to jest bardzo, bardzo ważne. Plecy są wyprostowane i w tej pozycji siedzimy na piłce. Robimy teraz wdech nosem. Ręce nad głową, wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze raz. Wdech. Wyciągnij się mocno do góry. I wydech. Z wdechem prostujemy nogę w kolanie. Przenosimy ją do boku. Bardzo ważne, noga jest cofnięta, pachwina jest jakby rozciągnięta. Tutaj kąt między jedną a drugą nogą wynosi 90 stopni. Teraz podnosimy rękę nad głowę i schodzimy jak najniżej z palcami do boku. Bardzo ważne, można zejść przodem, ale nie o to, że chodzi. Chodzi nam o to, żeby całe ciało było w jednej płaszczyźnie czołowej, czyli idziemy do boku. Tu bardzo mocno się wszystko rozciąga. Tu starajcie się zejść jak najniżej. Stopy są równolegle względem siebie i rozciągamy cały bok. Tu się rozciąga pachwina. Mocno i trzymamy. Jeszcze 10, 9. Cofnijcie głowę, plecy są wyprostowane. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wdech. I wracamy do centrum.
Przenosimy teraz nogę do przodu. Robimy wdech. Z wydechem nogę prostujemy. Kładziemy piętę na ziemi. I pochylamy się na nogę. Znowu wypięte pośladki, wygięty kręgosłup. Dążymy z tym, żeby brzuch położyć na udzie, a nie przyciągnąć czoło do kolana. Czoło do kolana to bardzo łatwo przyciągnąć, ale rzeczywiście pochylić całe ciało i złożyć się w scyzoryk, to już jest dużo, dużo trudniejsze. I trzymamy. Jeśli udaje Ci się trzymać, złap się za całą stopę, naciągnij palce na siebie i teraz wyprostuj się, wyciągnij. Wyciągnij mięśnie mocno. Wyprostuj kręgosłup i trzymamy. Wygnij się. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puść luźno kręgosłup, rolujemy się do góry. Najpierw podniesiemy odcinek lędźwiowy, później podniesiemy odcinek piersiowy, na koniec szyjny i głowa. To samo na drugą stronę. Czyli robimy wdech. Z wydechem noga do boku. Palce schodzą jak najniżej i pochylam się do boku. Noga jest cofnięta, rozciągam baświnę. Patrzycie na dół, macie zobaczyć kąt 90 stopni. I schodzimy, trzymamy. Nie pochylam się do przodu, nie pochylam głowy. Jestem tu w jednej płaszczyźnie. Całe ciało jest w jednej płaszczyźnie. Staram się zejść jak najniżej stopy, równolegle względem na siebie. Ta ręka nie jest z przodu, ona jest cofnięta. Macie czuć bardzo mocne rozciąganie tutaj całego boku. I oczywiście ruszam się w trakcie tego rozciągania. Was proszę, abyście wchodzili do pozycji i trzymali, starając się mnie obserwować, jak pokazuję, jak należy ustawić się prawidłowo do pozycji, aby rzeczywiście wyciągnąć maksimum z tego, co robimy. Jeszcze 10, 9, 8, 7. Lubię zrobić wdech. I z wydechem schodzimy jeszcze niżej. 5, 4. Czujecie pod kolanem, że się rozciąga. Czujecie cały bok. 3, 2, 1. Wdech. I wracam do centrum. Wdech nosem. I z wydechem noga do przodu. Rozciągamy. Jeśli dacie radę, złapcie się za stopę. Prostujemy plecy. Pochylamy się znowu. Brzuch do uda. Nie garbimy się. To nie jest rozciąganie. Mamy być wyprostowani, ściągnięte łopatki, plecy wyprostowane. Ból przy rozciąganiu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, jest nieprzyjemny. Rozciągają Ci tutaj do tego wszystkiego jeszcze nerwy, nie tylko mięśnie, więc jakby to rzeczywiście potęguje nieprzyjemność samego stretchingu, ale rzeczywiście są bardzo skuteczne, bardzo dobre, zwłaszcza jeżeli ktoś ma jakieś problemy jeszcze z kręgosłupem, bo zazwyczaj wtedy nerwy są przykurczone. I bardzo, bardzo ważne jest to, aby rzeczywiście to wszystko ładnie porozciągać, bo wtedy będzie nam się dużo lepiej i łatwiej funkcjonowało. Trzymamy jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rolujemy się. Dostawiamy nogę. Poprawiamy pozycję, wyginamy kręgosłup do tyłu, napinamy brzuch i teraz podnosimy nogę do góry, opieramy kostkę z tyłu blisko do kolana. Bardzo ważne, aby stopa była poza udem, czyli nie w ten sposób, a cała stopa jest poza udem. Prostujemy plecy, dopychając ręką, staramy się ułożyć całe podudzie równolegle do podłogi. Macie czuć ogromne rozciąganie pośladka. Bardzo duże też tutaj rozciąga się wszystkie mięśnie z boku. Prostujemy i pochylamy się do przodu na wygiętym kręgosłupie. Pamiętajcie, nie możemy się garbić, bo wtedy nie będziemy czuli tego rozciągania. Wyprostowane plecy, pośladki wygięte do tyłu. Idziemy do przodu i trzymamy mocno. Cały czas staraj się dociągać to kolano do dołu. I jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To samo na drugą stronę. Pozycja.
wypnij pośladki do tyłu, najlepiej wyciągnij je spod piłki. Opieramy stopę i jesteśmy wyprostowani. Dopychamy ręką kolano do dołu i pochylamy się do przodu. Wygięty kręgosłup, jeśli nie gardziec, nie robimy tego w ten sposób. Wyprostowani, dopychamy kolano, rozciąga się całe ciało i do przodu trzymamy wyprostowane plecy, ogromne rozciąganie pośladka. Schodzimy do dołu mocno, bardzo intensywnie, nie tylko pośladek, ale cały tutaj bok nogi, wszystko się rozciąga i trzymamy mocno, mocno. Wypnij pośladki, wygnij kręgosłup, ściągnij łopatki i pozycja. Dociskaj kolano, aby podudzie było równolegle i 10, 9, 8, 7 z każdym wdechem i wydechem możesz pogłębiać pozycję. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wracamy do pozycji. Siadamy wygodnie na piłce i teraz będziemy robili dwa ruchy. Schodzimy na wygiętym kręgosłupie do dołu, wygięty kręgosłup, pośladki wypięte, puszczamy luźno i rolujemy się góra. I jeszcze raz schodzę, wygięty, 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 wygięty. W końcówce tu ogromna praca, łopatki ściągnięte, mięśnie grzbietu, puszczam głowę. Roluje się góra, czyli to rolowanie, co Wam przed chwilą mówiłam, leniwiowy, piersiowy, szyjny, na koniec głowa. Z boku wygląda to w ten sposób. Schodzę wyprostowana, 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 ogromna praca. Czuję, jak mocno pracują mięśnie grzbietu, tak jakby zaraz tam coś miało strzelić. Puszczam głowę i hop, roluje się góra. Jeszcze raz schodzimy, trzymaj mięśnie, trzymaj. Trzymaj, 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 trzymaj. Puszczamy. Hop. Jeszcze raz. Mocno, 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 mocno. Wygięte plecy, wygięty kręgosłup, wygięty, wygięty, wygięty. Puszczamy. Rolujemy się do góry. Odwrócimy sobie teraz to ćwiczenie. I będziemy schodzić, rolując się, czyli wciągamy brzuch lędźwiowy, piersiowy, szyjny, głowa, lecę, 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 lecę. I w końcówce hop. Tu jestem nisko, wyginam plecy, ściągam łopatki, wyginam się, opadam, znowu wracam rolowaniem się. I jeszcze raz, roluję, roluję, chowam miednicę, lędźwiowy, piersiowy, szyjny, dół, ściągam mocno, ogromna praca, plecy całe pracuje ciało, puszczam, hop, wracam. I jeszcze trzy razy, roluję się, roluję, roluję, rolujemy się, rolujemy, rolujemy, mocno, 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 końcówka, hop. Wyginam kręgosłup, padam, hop, wracam, jeszcze dwa, brzuch wciągamy, mocno, 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 idziemy do dołu, do dołu, do dołu, wygnij się, wypnij pośladki i hop, wracamy. Ostatni, głowa, szyjny, ściągam, ściągam wszystko, całe, całe ciało, hop, dobrze, wyginamy kręgosłup, ściągamy łopatki i wracamy. Dobrze. Nadal popracujemy sobie nad mobilnością naszego kręgosłupa, nad wypracowaniem wszystkich ruchów, zgięcia, wyprostu. Kładziemy ręce blisko do uszu, nadal wygodnie siedzimy. Pośladki są cofnięte, kręgosłup jest wygięty, ręce przy uszach. Ściągam, teraz pracujemy w obrębie odcinka piersiowego. Ściągam, otwieram, ściągam, otwieram. Oczywiście pracuję całe ciało, pracuję kręgosłup, ale głównie skupiamy się na odcinku piersiowym. I otwieram klatkę piersiową. Z boku wygląda to w ten sposób. Ściągam, wyginam, otwieram, hop, ściągam, otwieram, ściągam, mobilizujemy, otwieram, ściągam, otwieram mocno, ściągam łopatki jeszcze, 5, 4, 3, 2, 1. Teraz dołożymy sobie do tego pracę takiego przenoszenia. Idziemy przodem, otwieramy. Tu jest wszystko ściągnięte.
Tu się rozciąga, nie jestem pochylona do przodu, jestem w jednej płaszczyźnie. Łączę łokcie, przenoszę. Otwieram i jeszcze. Łączymy łokcie, wyginamy kręgosłup i teraz wyginamy się w drugą stronę. Tutaj robimy takie jakby rolowanie, chowamy się do tyłu, chowamy, przenosimy. I teraz otwieram klatkę piersiową, wyginam kręgosłup, mocno się rozciągam. Jeszcze. Hop. Otwieramy. Wszystko tu ładnie pracuje, łopatki ściągnięte. Łączymy łokcie, przenosimy. Hop, otwieramy. I jeszcze. 5. Wolno, dokładnie. 4. Otwórz klatkę piersiową. Łączymy. I otwieramy. 3. Mocno ściągnij łopatki. Chcę, żebyś poczuł, jak pracują tutaj mięśnie grzbietu. To nie jest zwykłe machanie. To jest bardzo intensywna praca. Hop. Ostatni. Przenosimy. Otwieramy. Brawo. Poprawiamy pozycję. Siadamy wygodnie. Brzuch napięty. Pępek jest przyklejony do kręgosłupa. Kręgosłup jest wygięty. Robimy wdech. Z wydechem kładziemy rękę na głowie. Otwieramy dłoń. Kierujemy ją do przodu. I pochylamy głowę do boku. I trzymamy. Rozciąga się cała ręka. To jest takie nieprzyjemne rozciąganie, dlatego że w tej pozycji jeszcze rozciągamy trochę nerw. Głowa nie jest pochylona do przodu, ona jest w płaszczyźnie czołowej, to wszystko jest w jednej linii. I trzymamy do boku. Ściągnijcie jeszcze bark do dołu. Nie podnosimy go do góry. Wyobraźcie sobie, że ktoś tutaj Wam trzyma ten bark do dołu, ściąga go do dołu. Bardzo mocne rozciąganie. I jeszcze trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1. Wdech. Nosem i z wydechem to samo, na drugą stronę, dłoń skierowana do przodu, ręka do boku, ściągamy bark, ściągnijcie, podtrzymajcie, wyprostowany łokieć. Bardzo często jak ściągnę bark do dołu, zgina mi się łokieć, nie staracie się trzymać rękę w miarę wysoko, na wysokości barku, ale na ściągniętym barku do dołu i głowa do boku. Mocne rozciąganie, dosyć nieprzyjemne, bo tak jak mówiłam, rozciąga nam się rzeczywiście cała obręcz, cała ręka, mięśnie plus nerwy. Trzymamy jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Wdech. I wracamy. Robimy wdech nosem. Łapiemy się za łokieć, dociągamy całe ramię do głowy mocno. Wychodzimy jeszcze tutaj z łopatką do boku. Otwieramy i rozciągamy. Ręka jest mocno cofnięta do tyłu. Bardzo blisko do głowy, łokieć na maksa zgięty i tu rozciągamy cały triceps. Mocno. Głowa cofnięta, nie pochylaj głowy do dołu. Trzymamy jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. To samo, druga strona. Chcę Wam pokazać, jak będzie ułożona ręka. Robimy wdech. Z wydechem łapiemy się za łokieć. Mocno go dociągam. Zobaczcie, że ja cofam jeszcze jakby rękę do tyłu. Ja się nie pochylam, ja się nie garbię. Ręka jest cofnięta, głowa jest cofnięta i trzymamy. Mocno rozciąga się triceps, tył ramienia. I trzymamy. Napnięcie jeszcze mięśnie brzucha. Bardzo ważne, żeby kręgosłup ma być wyprostowany, ale chodzi o to, żebyście się w nim bardzo mocno nie wyginali. Jednak trzymajcie napięty brzuch, to ręka ma się cofnąć, a nie wy wygiąć do tyłu. Nie kompensujemy tego ruchu kręgosłupa. Jeszcze wypchnijcie bark do boku, łopatkę do boku, nie bark. Łopatka na zewnątrz i jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Super. Siadamy na piłce, wygodnie. Brzuch napięty, plecy wyprostowane. Zaplatamy ręce z tyłu. I otwieramy klatkę piersiową. Ręce daleko od piłki. Bardzo, bardzo ważne. Wysoko, nie dotykają tutaj do piłki, nie gardzimy się. Jesteśmy wyprostowani. Brzuch nadal napięty. Pępek przyklejony do kręgosłupa. Ręce daleko. Czujemy, jak rozciąga się cała klatka piersiowa. Odkładamy się do tyłu. Osiągamy również mięśnie brzucha. I trzymamy. 5,
2, 1. Dobrze. Robimy wdech nosem i wydech ustami. Wdech nosem i wydech ustami. Jeszcze raz wdech. Wydech. Brawo. Stretching to bardzo ważny element każdego treningu, dlatego bardzo Cię proszę, nigdy go nie pomijaj. Ten program możesz wykorzystać po każdym moim treningu, czy jest on z piłką, czy jest on bez piłki, nie ma to żadnego znaczenia. Możesz również wykonać go w dzień wolny od treningu, w dzień relaksu lub w dzień, kiedy rzeczywiście czujesz, że już nie masz siły, Twoje mięśnie są zmęczone. Będzie to naprawdę bardzo fajna rzecz, bo to aby rozciągnąć wszystkie mięśnie, rozciągnąć nerwy, zmobilizować całe ciało. Pamiętaj, że to jest bardzo ważne dla odpowiedniego funkcjonowania całego naszego organizmu. Dlatego jeszcze raz mówię, nigdy nie zapominaj o stretchingu. Życzę Ci miłego treningu i do zobaczenia. Cześć!